Słuchaj, a powiedz właśnie, no na pewno ludzi to interesuje, jak to w ogóle życie w Anglii wygląda, ono, czy twoje piosenki są dokładnie jeden do jeden, tak jak wygląda tam życie, czy są coś podkoloryzowane, czy jak to w ogóle jest? Wiesz, ja zawsze staram się opisywać życie ulicy, nie? Właśnie z Anglii. Czasami jest podkoloryzacja, rozciąganie prawdy, no ale ogólnie ja opowiadam część historii moich ziomali, to są na ulicy, nie? Wszyscy żyjemy ulicą, więc mam prawo do opowiadania tych wszystkich historii, nie? A powiedziałbyś, że ulica w Wielkiej Brytanii jest bardziej niebezpieczna niż w Polsce? No zdecydowanie powiedziałbym, nie, jak mówiliście mi, że tu nawet nie ma ziomali, którzy stoją na rogach i wiesz, czekają, żeby skroić typa albo zdziczekować kogoś. Tu jest bardziej spokojnie, nie, nie ma się o co martwić za bardzo, nie? Wiesz co, myśmy ci mówili, że przede wszystkim nie ma sprzedaży drag na mieście, a to, że czasami zdarzy się jakiś napad, no to się zdarza wszędzie. W Polsce też się oczywiście to zdarza, ale myślę, że no nie wiem, po lekturze gadaliśmy o tej książce Gabriela Krauzego, no to mam pojęcie, że w Polsce jest dużo spokojniej. No wiadomo, nie? A ten sprzedawanie drag wiąże się właśnie z przemocą, bo typy walczą o teren, gdzie się sprzedaje drag i wtedy komplikacje wychodzą, nie? A ty mi opowiadałeś o takiej sytuacji, że zdarza się, że ludzie w ogóle emigrują do innych miast w celach zarobkowych, jeśli chodzi o te tematy związane z... Jak to w ogóle wygląda? To Londyn robi impact na inne miasta, czy też inne miasta robią impact na inne? Wiesz, dla każdego miasta OT, czyli out of town, może być jakiekolwiek inne miasto, gdzie jest, wiesz, oddalone od twojego normalnego miasta, nie, gdzie przebywasz. Więc jak w twoim mieście już jest za dużo, kurwa, za dużo się dzieje, nie ma gdzie sprzedawać towaru, no to oni wysyłają takich młodych, wiesz, w miejscówki, gdzie, kurwa, jeszcze nie jest, nie są ustawione linie, żeby po prostu zarobić więcej, nie? No a jak to wygląda? To wtedy na przykład dochodzi do jakichś, nie wiem, walk, bo oni wchodzą wtedy na inny teren, czy to jest taki teren, na którym po prostu nie ma w ogóle z czym to się wiąże? Właśnie są te, no, to są tereny właśnie takie nieznane dla d***y, właśnie nie ma dużej aktywności, kurwa, sprzedawania d***y, nie? Właśnie oni używają tych terenów, żeby właśnie wzbogacić się bardziej. Wiadomo, jak wyślesz kogoś w niewłaściwe miejsce, gdzie już tam ktoś rezyduje, no to będą kłopoty, nie? I ten chłopaczek musi sobie poradzić, nie? Okej. No i co? I na przykład do ciebie przyjeżdżają ludzie z Londynu, dajmy na to? No w sensie zależy, nie? Dużo ten spotkałem ziomków z Londynu, nie? Co na przykład w naszym mieście są. Opowiadałeś mi też o tym, że w ogóle Londyn ma trochę inny slang. Ty od razu jesteś w stanie poznać ludzi z różnych innych miast Tak, w... no to jest takie specyficzne, nie? Od razu można poznać, nie? A jakie są slangi? No na przykład londyńskie, albo jaka jest jeszcze duża aglomeracja, która, no nie wiem, ma impact, powiedzmy, na twoje życie? W sensie? No, nie wiem, że na przykład ludzie przyjeżdżają do ciebie, powiedzmy, do twojego miasta z Londynu, a czy jeszcze na przykład z innych miejsc? W sensie nie rozumiem pytania, mordo. Chodzi mi o to, że na przykład, jak powiedziałeś, że masz te OT, czy tak, OT że to out of town, no. tak, i powiedzmy, że przyjeżdża ekipa z Londynu, to też się zdarza, że przyjeżdża, nie wiem, z Manchesteru albo z, kurwa, nie wiem, z Irlandii. No możliwe, że tak może być, nie? Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są sytuacje, ale to po prostu schodzi się do tego, że jakaś grupa przestępcza z danego miasta po prostu decyduje się, żeby iść na inny teren, nie? Jaki to teren, to już od nich zależy, w zależności od ich kontaktów, czy mają jakiegoś
spota, gdzie można wysłać tego pracownika do jakiegoś bandu, żeby tam przebywał, nie, na ten okres sprzedawania tych. No i co? Jakie jest na przykład slangi londyńskie? Jakie są słowa, które są typowe dla na przykład tego miasta? Na przykład na końcu zdania, jak ktoś mówi i chce powiedzieć co nie, no to mówią alaj. Alaj. Alaj, no. To jest takie jakby co nie, jak ktoś podobie ene. Ale to jest bardziej, te ene to jest bardziej spoza Londynu, a w Londynie mówią alaj. Alaj. Okej. Ty jeszcze mi mówiłeś o tym, że w ogóle na samo dźgnięcie kogoś jest jakaś potworna ilość slangów. No, możesz kogoś cingnąć, cingiem, nankiem, borym up, wetem up, no I'm saying. Jest dużo kurwa powiedzonek, aż kurwa za dużo, nie? No ale kurwa gratulacje dla ich kreatywności, nie? Że tak powiem. No wiesz, się śmialiśmy, że oni mają ten nazw trochę jak ci, jak Eskimosi na śnieg. To oznacza, że ta aktywność jest dosyć duża. Często się zdarza coś takiego, że nie wiem, ktoś albo z twoich bliskich usłyszy, że dostał nożem. Takie rzeczy się często zdarzają? No często mordo, nie? Wiele jest historii od moich kolegów, nie? Też moich ziomków, co z Londynu tutaj wbili, nie? I na przykład byli karani, dostali bany na London, więc muszą po prostu przebywać w innych miastach, nie? A jak dostają takiego bana na London, to jest ban od kogo? Od policji. Od policji? Tak, tak. Ale co to wtedy oznacza, że oni w ogóle muszą wyjechać tak, z miasta? Tak, oni nie mają prawa być w mieście, nie? Jak złapią ich w tym mieście, to mają konsekwencje duże od policji. Okej. Okay. To jest ma na zadaniu, kurwa, zrehabilitować to zachowanie, nie? Okej. Okay. Wiadomo, oni mają te wszystkie grupki w Londynie. Jak oni zostaną w tym otoczeniu, no to będą dalej odpierdalać, nie? Oni myślą, że jak wypierdolą ich do innego miasta, no to będą spokojniejsi i nie będą tego robić. Słuchaj, jak ty myślisz, a z czego to w ogóle wynika, że jest tyle agresji w Wielkiej Brytanii, gdzie no jednak ja zakładam, że twoi rodzice wybrali się tam dlatego, że mieli poczucie, że jednak tam będzie można spotkać lepsze życie, nie wiem, więcej zarabiać. Ja jeszcze pamiętam w ogóle Anglię z takich czasów, gdzie totalnie to byliśmy zapatrzeni w ten kraj, jak po prostu w jakieś w ogóle miejsce, w niemalże raj. A teraz jak sobie porównujemy do Polski, to nagle się okazuje, że tam jest agresywniej, bardziej hardkorowo i pod niektórymi względami może gorzej. Wiesz, to się zbija do tego, że ta kultura nie była tak nadgłośniona, nie? Nagłośniona nie była. Ludzie myśleli, że Anglia to jest, wiesz, ten spokojny kraj, gdzie piją herbatkę i kurwa można dobrze zarobić, ale ogólnie przy ostatnie te, nie wiem, 5 plus lat zaczął się nagłaśniać ten cały drill, ta cała kultura. Ja sam nawet nie znałem kultury angielskiej przyjeżdżając do Anglii, nie? Dopiero jak się wtopiłem w środowisko, to poznałem te wszystkie kurwa ciekawostki o niej, nie? No i dużą częścią tego jest przemoc, nie? Nie wiem, czy to się skłania do tego, że po prostu jest dywersja, jest wiele różnych klas społecznych i ten pochodzeń ludzi, nie? Wszystko się skłania do przemocy, nie? I do kurwa, do nielegalnych rzeczy, nie? Bo przychodzą uchodźcy z kraju, gdzie jest dla nich norma, dla nich ten bycie przy przemocy itp., nie? Aha. Więc w Polsce macie... Dużo jest Polaków, nie ma ludzi obcokrajowców, na przykład takich, którzy przyczynią się do tej całej kultury gangsterskiej, nie? A ty uważasz, że jakie nacje albo na przykład kraje są takie najbardziej hardkorowe, że który z kumpli ci powiedział, ty u nas tam, kurde, nie wiem, obciąć komuś rękę to żadna sprawa? Ty, no wystarczy spojrzeć na statystyki, nie? Nie będę tu wymieniał żadnych ras, ale ten... No, tak jak mówiłem, statystyki powiedzą ci dużo, nie?
No wiesz co, mi kiedyś ktoś opowiadał na przykład o tym właśnie, że dlatego z tą ręką tak powiedziałem, bo ktoś mi opowiadał, że na przykład takie filmy z Afryki przywozili, że ktoś ukradł, nie wiem, tam kurę czy coś takiego i że tam potrafią kary być bardzo rygorystyczne za takie zachowania. Normalka pewnie dla nich, nie? No i przychodzą z tym do UK i normalizują to, nie? Okej. A jak to w ogóle było? Ty pamiętasz, jak gdzieś, nie wiem, pierwszy raz zacząłeś się wtapiać w środowisko, uczyłeś się języka? Jak to w ogóle wyglądało? Jakie były te pierwsze twoje kontakty? No tak gdzieś w 16 roku życia, nie? Zacząłem poznawać ludzi, którzy właśnie byli na ulicy, nie? I zacząłem się z nimi kolegować i wpierdoliłem się w to gówno, że tak powiem, nie? Aha. A języka długo się musiałeś uczyć? Powiem ci, że przez pierwsze parę lat ciężko było, ale chillowałem z Angolami, nie z Polakami, więc szybko przyszedł ten język, nie? Tak gdzieś po 5., 6. roku już coraz płynniej gadałem. W 7., 8. już ten slang załapywałem i wiesz, teraz normalnie gadam płynnie, nie? Czuję, że gadam lepiej po angielsku niż po polsku, nie? A masz dalej jeszcze na przykład problemy ze zrozumieniem jakichś dialektów? Gdzieś tam kiedyś czytałem, że tych Jamajczyków to cholernie jest ciężko zrozumieć. No też w sumie jak, nie wiem, gdzieś słyszę jamajski, to mi się czasami wydaje, że kurna, tak nie załapałbym tego języka szybko. Widzisz, slang londyński, właśnie większość slangu pochodzi z Jamajki, nie? Aha. Na przykład te wagwan, te przywitanie, nie? Aha. Albo kurwa blood clot, takie rzeczy, nie? Właśnie dużo ludzi tego używa. No nawet nie wiedząc, że to pochodzi z Jamajki, nie? I myślę, że to jest czysty londyński jakiś akcent, nie? Okej. Okay. A w ogóle w Anglii, takich powiedzmy środowiskach młodzieżowo, no przestępczych, tak to nazwę, to jest w ogóle jakieś specjalne rozróżnienie na to, że ktoś jest biały, czarny, czy to już właściwie nie ma specjalnego znaczenia? W sensie, że taka otoczka ta, że zachowujesz się czarno? Nie, nawet nie to, że się zachowujesz. Chodzi o to, czy są takie... Kurde, jak na przykład widzę grupy, powiedzmy, ludzi w Stanach, no nie wiem, na teledyskach, na filmach, to widzę często coś takiego, że te grupy bywają jednolite rasowo, że no na przykład jest grupa białych albo grupa czarnych i że się trzymają razem, a mi się tak wydaje czasami, że jak widzę no nawet te teledyski rapowe, to widzę po prostu dosyć mieszane środowisko i o to się pytam, że czy często jest tak, że nie wiem, sami czarni przebywają z czarnymi, a biali z białymi, czy jednak to faktycznie tak jest, że... i tak, nie, w zależności od twojej reputacji i co robisz, nie, i czy jesteś akceptowany przez innych, bo znam grupy, gdzie jest większość właśnie, jak mówisz, czarnoskórych, ale jest tam jednych czy dwóch, kurwa, wariatów białych, którzy się wtapiają w, po prostu, nie, w środowisko i są akceptowani jak czarnoskórzy, nie. Okej. Okay. Widziałem jeszcze kiedyś na przykład coś takiego w Londynie, że widziałem gang, chyba nie wiem, 12 albo 13 latków. Tego w Polsce nie widziałem. Nie widziałeś, bo nie ma tej kultury drillowej, nie? To wszystko ma efekt na twój mózg, nie? To co widzisz, to co słyszysz, to będzie miało na tobie efekt i będziesz próbował się zachowywać, naśladować, nie? To, że w UK jest, kurwa, to jest nagłośniany drill na maksa, to się przekłada na społeczeństwo, nie? Społeczeństwo zaczyna zachowywać się tak, jak co widzi, nie? Jaki przykład mają podany.